Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Mass Effecta drugiego wersji legendarnej. Telefon kuźwa, przymknij się, idź spać. Znaczy, nie, raczej gra. Jakby wiadomość, to by było inny dźwięk. Pani władca dzwonił, też by był inny dźwięk. Nie ma dla Pani żadnych wiadomości. Kuźwa, a ja przyszłam, bo ja chcę No, to sobie możesz pomarzyć. Dobra, wróciliśmy ze wczoraj. To było wczoraj. Znaczy, u mnie chyba z 2-3 dni temu to było. Z tej misji dla Kasumi. No, poszło w miarę do. Nie wiem, jakoś tak. Średnio ja to pamiętam. Nie wiem dlaczego. Mniejsza z tym. Nie znam. Ja się ubzdurałam. Tak, ubzdurałam się, że zrobiłam ten. Mówiłam o tym pancerzu zbieraczy, ale przecież ja go chyba nie dałam do tworzenia tego prototypu, bo to jest prototyp. Oczywiście jakoś w Eliska, że nie, no nie? Tu jest ten. 10 tysięcy. No mam 10 tysięcy. Moje nowe hobby. Czyli wiecie. Zbiera. Wysyłanie są. No, ej, życiowe hobby trzeba mieć w Mass Effectie. Który to jest w ogóle? Zwiększa tarczę, zwiększa zdrowie, a amunicji broni ciężkiej. Co ma opcja zbieraczy? Premię na rękę. Prędkość szarży, no. I zdrowie plus 20. Ładnie wygląda, podoba mi się jakoś. Ale chyba tylko można robić jedną rzecz na raz? Nie, Eliska. Możesz robić wszystko na raz. Możesz kliknąć i już będzie. Czy to działa na takiej zasadzie, że jak ja to zrobię, to potem... Gdzie to mogę zrobić? Ulepszenie broni. Na te rzeczy mnie nie stać. Platyny 50 tysięcy. No, dziękuję. Aha, pojemność medi... No, spoko. Pojemność medigelu może być. A, bo to co ten? 5 razy można ulepszyć. Ja się obudziłam, dzień dobry. Nie, już nie śpię jakiś czas. Nie śpię jakiś czas. Nie śpię jeden odcinek poprzedni, co macie dzisiaj tego. Asasyna kuźwa. Nie, no żartuję oczywiście. Nie mogę trafić w pancerz, no. Moduł urazowy, a co chodzi? Podawanie na dwie warstwy. Aktywną i pasywną. Czyli taka, która wchłonie żel w sekundę i taka, która stopniowo będzie wchłaniać jak tam... Dobra, mniejsza. Chyba wiecie, o co chodzi. Że będzie przez jakiś czas wchłaniać. Nie wiem, po co to jest. Aha, do mocy technicznej. No dobra. Zbieractwo. Muszę sobie w któryś dzień faktycznie zrobić to wszystko. Pozbierać te surowce. Moje hobby włączyć i wiecie. Tak, żebyście nie widzieli, bo to... Bo opcja. Eliska, kuźwa, daj sobie święty spokój z tymi sondami. No, może ktoś stwierdzi. Kuźwa. No, świetnie. Świetnie, Eliska, kuźwa. Widzieliśmy. Do widzenia, pa, dobra. Czy chcę. No, zdałoby mi się, bo nie wiem, co mają do powiedzenia. Przypad. W czym mogę ci pomóc? Masz chwilę na rozmowę? Tak, z wielką chęcią. Wcześniej rozmawialiśmy o pracy. O oddziale do zadań specjalnych. O badaniu genofagium. Nie byłem do końca szczery. Trochę pominąłem, przekręciłem. Muszę to wyjaśnić. Misja jest zbyt ważna, żeby mieć tajemnicę. Praca nad genofagium to nie tylko badania. Co zrobiliście? Co oddział do zadań specjalnych robił z krogańskim genofagium? Najpierw je badał, jak mówiłem, ale odkrył zaskakujące dane. Populacja krogan rosła nadspodziewanie szybko. Kroganie przystosowywali się do genofagium. Pokonywali chorobę. Jak się to... Dobra, nie muszę odmówić na głos, bo i tak ta nasza postać to powie. W swój sposób, oczywiście. Kroganie ewoluowali, czy ich naukowcy znaleźli lekarstwo? Krogańscy naukowcy?
Nie spotkałem żadnego, który zasługiwał na to określenie. Nie, to naturalna ewolucja. Fizjologia Krogan jest niezwykle odporna. Nadmiarowe narządy, zapasowe układy, regeneracja komórek. Genofagium jest jak inne naturalne zagrożenia. Kroganie pokonali je ewolucyjnie. Dobra wiadomość? Genofagium było straszliwym błędem. Prawie zniszczyło Krogan i ich kulturę. Teraz mają szansę dojść do siebie. Naiwny punkt widzenia. Kroganie są zbyt groźni, by pozwolić na brak kontroli urodzeń. Popatrz na rebelie krogańskie. Poprowadziłem zespół naukowców. Genetyków, chemików, socjologów i matematyków. Stworzyliśmy nową wersję genofagium. Uwolniliśmy ją na Tuczance i w innych skupiskach Krogan. Przywróciliśmy stabilność populacji Krogan. To było najlepsze. Czemu nie pójść na co? No, źle. No, kochanie, no co ty, no? Pierwsze genofagium było błędem graniczącym ze zbrodnią wojenną. Powtórzenie go jest niewybaczalne. Nie chcesz mnie w drużynie, to mnie nie zabieraj. Mogę zostać, prowadzić badania nad zbieraczami. Nie będę przepraszał, postąpiłem słusznie. Mam nadzieję, że też tak zrobisz w razie potrzeby. Muszę wracać do pracy. Nie! Później jeszcze porozmawiamy. Przy następnej kompilacji syntezy tkanek. Wtedy będę miał czas. No ale prawość poszło do prawości. Z tym nie mam ochoty, kuźwa, rozmawiać. Bo on, kuźwa, nie wiem, jemu się coś ma. Ja podziękuję. Dobra, kogo tu jeszcze mamy? Tą piękną mnie. Nie chcę z nim rozmawiać, bo ona jest dziwna. Nie ma dla pani żadnych wiadomości. Ona jest właśnie tylko moją prywatną sekretarką. Dobra, jedziemy na dół. Zobaczymy, z kim tam jeszcze możemy porozmawiać. Wiem, że mamy Mirindę. Z nią też tak się średnio rozmawia. Garus jak Garus. Nie wiem, jak tam Garus. Tu raczej chyba nie było nikogo nigdy. Do porozmawiania mam na myśli. Łazienki, pokład. To ktoś jest? Aha, Kasumi tu jest. O, piękną tą miejscówkę. Dalej. To tak, taki czy. Nie, żaden. Kochanie, dobranoc. Nie. No piękne masz. Jak tam żyjesz? Czyja to głowa? Wyobraź sobie, że ukradłam to przez zakład. Na Ilium przybyła wielka wystawa z artefaktami z Ziemi. Doskonale zabezpieczona. Keiji stwierdził, że nie dam rady tego wykraść. Włamałam się, obeszłam zabezpieczenia, uśpiłam paru strażników i zastąpiłam eksponat bezwartościową kopią. Nie dostrzegli różnicy. Ach, mój pierwszy skok na muzeum. Potem były inne. Róża? Czerwona róża. Początkowo taki zostawiałam po sobie podpis. Jedna czerwona róża zamiast każdego zabranego eksponatu. Dopiero poznawszy Keijiego, zrozumiałam, jakie to głupie. Potrafił mi pokazać, kiedy skręcałam w stronę durnego sentymentalizmu. Coś jeszcze mi powiesz ciekawego? Ludzie sporo tu gadają, a ja wszystko słyszę. Jestem ci wdzięczna za pomoc przy skoku na skarbiec Hoka. Przeglądałam wspomnienia z Greyboxu Keijiego. Miło mieć go przy sobie. Choć w takiej formie tęsknię za nim. Dobrze, kochani, nie będę ci zawracać życia. Pójdę sobie popatkować z kimś innym. Robert, jedzenie jest dzisiaj. Nie, wiecie co? Jakbyś dodał więcej. Trochę ukrócę, nie warto chyba co misję, bo oni nie są chętni. No widzicie, Kasuminie. Maszyną nie jest Z i jest jeszcze? Dobra, mniejsza. Aha, chciałam jeszcze do Kajuty, żeby patrzeć na, czy jest opcja. Nie, to wydaje mi się, że to na stałe te rzeczy nam się upgrade'ują do tych, nie wiem, pancerza czy to. Wiecie. Czy do broni. To nie jest tak, że ja muszę wybrać coś tam. Jezu, jakie creepy, naprawdę. Ale tu mam ten, gadane. Do negocjacji. A to prędzej negocjacje, jeśli chodzi to te. W sklepach, nie? Negocjacje. O, mój chomik doszedł.
No właśnie. Bo te wszystkie rzeczy, które kupi... O właśnie, znajdują się tu. Tu są te statki. Rybki mamy tutaj. Nakarmić? Kuźwa. Nigdy mnie tu nie było. Tu mamy hełm ten, co żeśmy przy wraku, o! Znaleźli. No i tak jak mówię, te wszystkie rzeczy, które będziecie kupować, one się będą znajdować. Amen. Dobra, idziemy kolejną misję jakąś zrobić sobie, bo... Eliska, tylko ty się nie zwieź na opcji sondy. Że będę siedzieć i wysyłać sondy, bo surowce, bo się przyda. Tylko właśnie tak u mnie wygląda, że ostatnio poza odcinkiem to tak. No właśnie. Dobra, widzę, że to jest 60, więc jakaś planeta pisze, że jest niezdobyta. Pewnie ty. Jezus, ale niezbadana. Velmant tu jest. Jeszcze coś? 80%. To? Tak, to. A ty jesteś kto? Toft. I tyle. Ja tak mówię, ja sobie to zrobię poza odcinkiem. Ja wiem, fajne to jest, podoba mi się. Kusi. No wszyscy się pewnie śmiali. 50% rezerw paliwa. Dobre, kochanie, uspokój się. Stacja, no dobrze, zatankuję cię, jak ci tak kuźwa źle. Sądy też sobie kupię na zaś. Dobra, i przekaźnik. Potrzebujemy skok przekaźnikowy. No tak, miałam pomóc Zedowi, więc może polecimy sobie... No tu w tą stronę. Rosalie? Faj. Nie kojarzę tego. Ani trochę. Więc pomóżmy Zedowi. Amen. Bo miałam to zrobić już szybciej, ale no... Jakoś nie pykło mi. To miejsce katastrofy. Nie wiem, od czego to jest to miejsce katastrofy. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra. Ewentualnie poklikam sobie planety. Kito. Oczywiście jego będzie trzeba zabrać. Lub tylko jego. Tak jak była ta misja z Kasumi. Garusiku, wiesz, że cię lubię. Jak zwykle. No tak, to musi być... To musi być drugi poziom, żeby odblokować. I to musi być drugi poziom, żeby to odblokować. Rozumiecie? Nie wiem, czy nie odblokuję sobie tą zapalającą. Garfiku, kochanie, ty nie masz automata. Ty też nie masz, więc... Pa. Zobaczmy, co mamy. Dobra. Garusi... Jezus, kuźwa, Eliska. Coś jeszcze miałem? Dobra. Wcześniej to było, że trzeba było mieć tyle broni, ile dla zespołu. A teraz jest właśnie... Wszyscy się dzielą jedną bronią. Lub broń się klonuje. Nie, to wiem, że robiłam dla niego zadanie. Posłucham komunikatów błękitnych słońc. Miej oczy otwarte. Uważaj na zasadzki. Oddział Bravo. W waszej okolicy wylądował prom. Zbadajcie to. Idziemy. Trzymajcie się blisko.
Gardło mnie zaczyna boleć. Aha, za dużo gadam. Ale dobrze kocham. Strzelić w plecy i zostawić gnijące trupy. To zdecydowanie w stylu Wido. Nie zatrzymujmy się. Dobrze, kochanie. Małpka ucieka nam z jakimś prowiantem. Z kokosami. Od kiedy... banany? Małpki i koko... Wszystkie oddziały. Przeszukać dżunglę. Nie mogą dotrzeć do rafinerii. Co wy robicie? Kokosy, co wy robicie? Nie, one takie uszy miały, te małpki. Zgłosić się do bazy! Uzbrojeni intruzi przy północnym wejściu! No przyklej mi się, dziękuję, no. Tam jeszcze ktoś jest? Bo byś dostał zęby, no wiesz, ty kuźba. Ała. A jeszcze się przykleiła i co to by nic nie dało? Coś tam jeszcze istnieje. No, jakoś właśnie. O ty w życiu! O ty, o ty! Posiłki. Posiłki, nie no. Ała, ała, nie trafię. O, piesiu. Ała, piesiu boli. O. Jakieś takie lekko naprowadzające. Zapalające by trzeba było odpalić. Bo one powinny być... To się pali. Bo tych zwykłych wystarczy, to powinno się zjarać. Która gra to była? Nie przypomnę sobie, mniejsza z tym, ale było też, jak było, zmieniało się tę broń, znaczy broń, amunicję na, nie wiem, powiedzmy, zapalającą, mrożącą, wstrząsową. To tylko się używało, tyle było w magazynku. Nie, Saints Row'y. Tyle, ile było w magazynku i potem to zmieniało się na zwykłą amunicję. Nie wiem, nie przypomnę sobie. Jakoś bardzo. Nie wydaje mi się. Ale było coś takiego. Może za dużo wody zimnej. W moim wypadku. Aha, zbliżę. Mój komandor Santiago. Jeśli ktoś wycofa się przed śmiercią intruzów, zabiję go osobiście. A teraz wracać do walki. Wido. Nic się nie zmienił. Mam wrażenie, że z tym Wido macie wspólną przeszłość. Wiedziałem, że to sadystyczny drań, jak tylko założyliśmy błękitne słońca. Od kiedy 20 lat temu odstawił ten swój przewrót, słońca robią się coraz gorsze. Więc owszem, mamy wspólną przeszłość. What? Czemu nikt mi nie powiedział, że to ty założyłeś błękitne słońca? Bo mało kto o tym wie. Wido wymazał mnie ze wszystkich akt. On siedział w papierach, ja dowodziłem ludźmi. Przez jakiś czas szło naprawdę nieźle. Potem Wido postanowił werbować Batarian. Tania siła, powiedział. A ja na to pieprzeni terroryści. I od 20 lat żywisz do niego urazę. Urazę? Wido zwrócił moich ludzi przeciw mnie. Zapłacił 6 z nich, żeby mnie związali, a sam przyłożył mi lufę do głowy i nacisnął spust. Od 20 lat widzę tego drania, jak tylko zamknę oczy. Zawsze, kiedy namierzam cel. Zawsze, kiedy usłyszę strzał. Nie waż się tego nazywać urazą. Przeżyłeś strzał w głowę? Tak. A ty przetrwałaś zagładę swojego statku. Ten, kto ma dość uporu, zdoła przeżyć praktycznie wszystko. Gniew to świetny znieczulacz. Lepiej już ruszajmy.
przy południowym wejściu. Wszystkie oddziały do bramy. Jazda! Wiedzą, że tu jesteśmy. Dalej, skurwielu! Pokaż, na co cię stać! Hono tu! Oddziały Charlie Delta, zebrać się przy bramie! Parlat. Dziękuję. Zaid Masani, wreszcie mnie wytropiłeś. Wido. Nie bądź głupi, Zaid. Pomaga mi cała banda plugawych skurwieli gotowych na mój rozkaz zabijać i ginąć. No, dalej. Daj mi powód, żebym mógł załatwić cię jak wściekłego kundla. Znowu. A to co? Nagła krótkowzroczność? Płoń, ty sukinsyno. Już nie żyjesz, Masani. Nie bardzo. Co ty wyprawiasz? Właśnie to. Otwieram bramę. No, uprzedźmy następnym. Następnym razem, kiedy postanowisz coś wysadzić w powietrze, chcę o tym wiedzieć wcześniej. Wido był pewny siebie. Miał masę ludzi. Teraz stracił przewagę. Jeśli będziemy cisnąć dalej, nie ma mowy, żeby ocalił skórę. Mamy ocalić tych robotników, nie usmażyć ich na śmierć. Przybyłem tu, żeby zabić Vido Santiago. Jeśli chcesz mojej pomocy, lepiej zadbaj, żeby skurwiel nie doczekał jutra. To kiepski moment. Pogadamy o tym później. Jak Vido będzie trupem, możemy pogadać o czym tylko zechcesz. No, on właśnie był takim... Nie no, hamem z grebem. Egoizm, prawość, pół na pół. Pół na pół. Ktoś ma wiesz ty co, ty... Ale ty jesteś... Halo, gra, co to było za cieści klatek? Obejrzałam już ten... jedną rzecz. Nie jeszcze Ozark. Pomocy! Utknęliśmy! Nie możemy się dostać do zaborów gazowych, żeby je zamknąć! Wszystko wybuchnie! Nie mam czasu. Vido jest już pewnie w połowie drogi do promów. Chcesz bezczynnie patrzeć, jak ci ludzie umierają? Dokładnie tak. Jeśli przystaniemy, żeby im pomóc, Vido się wymknie. A jeśli się wymknie, to będzie twoja wina. Przybyliśmy tu, żeby ich oswobodzić. Wchodzimy. Wiedziałem, że to błąd. No ale skoro tak, lepiej się pośpieszmy. Czy którykolwiek jest opcja, że którykolwiek z towarzyszy może odejść sobie od tam? Nie wiem. Nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło. Że ktoś odszedł, bo się obraził, bo chciał pomóc ludziom, bo ktoś was pada. Obejrzałam tak, mówię, animkę moją. Naprawdę, cały czas, przez długi czas miałam wrażenie, że się źle skończy i tak dalej, że o Jezus ma... Wiecie, ale nie. Jakoś nie było to bardzo złe. Znaczy, no wiadomo, jedyny ból to, że będzie trzeba czekać, nie wiem, do przyszłego roku może, nie mam pojęcia. A i tak ten... Przed obejrzeniem dwóch odcinków tutaj cały czas miałam takie wrażenie, o kurwa, no super, źle się skończy.
i tak dalej. Trzeba będzie czekać. I tak trzeba czekać. Przykro mi. Myślałam, że nie ten, że do żadnego. Może nie, że żadnego momentu, nie te słowa, ale. Że żadna inna anima nie dosięgnie takiego samego mojego odczucia jak Black Clover, który się skończył, który się. Dalej mnie to boli. Minęło. Nie no, może jeszcze nie pół roku, bo to był, nie wiem, kończyłam, może marzec to był, skończyłam oglądać, czy coś takiego. Ale naprawdę, nie spodziewałam się, że coś dorówna temu samemu... tym samym uczuciom, które miałam przy skończeniu tego, że ej kurde, skończyło się, ej jestem zła. Da się to... Nie? Da się to... Nie, nie da się. No, super, gratuluję. To jest opcja, że no, bardzo mi się i Black Clover, i Demon Slayer, obydwa są na równi. Więc jednak stało się, no, że to dorównało, jedno i drugie dorównało mi. Trzeba będzie czekać, ale widziałam, że już jest trailer do Demon Slayera, do następnego sezonu. Do tego Infinite Castle Arc będzie. Ale to nie wiem, pewnie tak, pewnie w przyszłym roku. Pomasz sobie, nie będzie w przyszłym roku. Nie będzie w przyszłym roku. Nie no, może będzie. Chciałabym. Ja sobie mogę chcieć, wiecie. No kuźwa, no Demon Slayer mi się... Jezus Maryja, no... Kuźwa, wiecie co. A co to takiego? Ognista broń. Kuźwa, nie widzę. Ale to taka na chwilę, tak. Ta ognista burza to taka na chwilę. A czyli mnie też ognia. No, ładne to. Nie powiem, że nie. A mogę zmienić tak na. Gdzie jest opcja? Tu są opcje broń. Nie, bo to jest taka dodatkowa. Nie jest dodatkowa. Czekajcie, a zmienię na co innego. Aha, nie, tak się diska zmienia. No nie, ta burza fajna. Fajna ta broń. No i skończyłam, no i... Przykro, smutno, kurde, trzeba będzie czekać. No i tyle, no. I tak jeszcze mam tego Bleacha do obejrzenia. A nowy sezon będzie teraz też jakoś... Nie zdążę. Do października obejrzeć. Tam mam ponad 200, z tym nowym 200 chyba 50 coś mam. Nic nie obejrzę. SK. Ozark mi zostało. Zabrałem ci błękitne słońca. Zabrałem ci życie. Jeszcze raz. 7 odcinków może. Jeszcze ciekawego mi powiesz. O, ty w życiu! O, kuźwa! Tobie, Joro! I po tobie!
Weźmy. A to dobra. Odpalam strzał wstrząsowy. To się idź. To się idź, no to się idź. Ta cysterna jest obluzowana. Strzel w nią. Zwalisz im ją na głowy. Aha. A? Nie. O, to jest to. Wystrzel ją. No jednak to. Niezły strzał. To i tak nic. Chyba, że trzeba było to zrobić. No, a potem nie wiem, co będę oglądać. No proszę! Cokolwiek. Na trzeciej! O! Także nie działają! Bardziej by się wstrząsowy przydało. Bliska. Znaczy te, o właśnie. Zaraz zejdę. No. Dobra. Zaraz wybuchnie! Naprawdę myślałam, że nie, że podejdę przy tu i będzie dobrze. Coś tu było? Kredyty. Po drugiej stronie też? Pewnie też. No, z takich... Kurwa, chciałabym jedną rzecz zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda w tym miesiącu. We wrześniu. Ja siłownie mam opłacona na wrzesień, spokojnie. No zobaczymy. Jest jeszcze jedna rzecz w planach, ale tak mówię, nie wiem, czy mi się... Bardzo bym chciała, żeby mi się udało w końcu może. Ale może mi się nie udać i znowu będzie dalej jak tak było. Dalej tak samo. Jak mówię, brakuje mi jednej rzeczy, znaczy dwóch w sumie, ale to jedna z drugim może być związana. Zobaczymy. Na razie wam nie powiem, bo będzie opcja. Ej, ale obiecywałaś albo mówiłaś coś. A potem życie mi zweryfikuje znowu i będzie znowu, że ej, nie. Ja to sobie możesz kuźwa pomarzyć. No zobaczymy. Kolejny ze statkiem, kuźwa. Nie tym razem, Zaid, sukin synu. Do zobaczenia za 20 lat. Czemu się nie rozbije? Właśnie przekreśliłaś 20 lat mojego życia. Kurra. Zaid, w porządku? A co cię to? Nic mi nie jest. Zabierz mnie z tej przeklętej dziury. Zemsta była dla ciebie ważniejsza od misji. Dlaczego mam ufać, że w najważniejszej chwili nie zawiedziesz? Zrobię to, za co mi zapłacono, Shepard. Tylko nie oczekuj ode mnie niczego więcej. Przestań już kombinować. Ruszajmy! Przedłożyłeś własne cele nad naszą misję. Tak nie może być. Żyję tak długo tylko dlatego, że na siebie uważam. Nie mam czasu dbać o innych. Nie. Stanowisz teraz część zespołu, Zaid. Nie damy rady, jeśli nie będziemy współpracować. Tak. Coś w tym jest. Nie skończyłem jeszcze z Vido. No, będzie jeszcze opcja. Ale mogę o nim zapomnieć na tyle, aby wykonać twoją misję.
Nie, z tego co pamiętam, jeszcze go dopadniemy. Wynośmy się stąd w cholerę. Spoiler. Nowy strój. No tak, właśnie. Jak się robi im tę misję, to nowe stroje się odblokowuje im. Które są ładniejsze? Te podstawy nie są złe, ale te właśnie z misji. Wydaje mi się, że zawsze mi się bardziej podobały. Nie ma dla pani żadnych wiadomości. Dobra, kochanie, przymknij się, kurwa. Lojalny się. Halo, nie ty. Ale ty też. No, wszyscy te czerwono, taki szaro-czerwony. Brakuje nam jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6 postaci. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek, następną odcinek. No, pójdziemy... Czy ja chcę z nimi rozmawiać teraz? Muszę prędzej po jakiejś większej misji. Bo tak to kuźwa wygląda, jak chcę z nimi porozmawiać, to oni się fuchają się. I obrażają, że ej, kuźwa, co ty chcesz? Między odcinkami też muszę sobie te sondy pobawić się sondami, żeby pospierać te surowce. No bo, ej, tak mówię, wy nie musicie wiedzieć, a mi się... mi się podoba, ja lubię i widzieliście chyba, z 2 odcinki mi się trafiły, że ej, dobra, mówiłam, że nie będę tego... a wyszło, że robiłam. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś stronkach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No i jutro ciąg dalszy, Mass Effecta w wersji legendarnej, tą drugą część, plus Assassin's Creed 3 Remaster. Dzięki, cześć!